Jeżeli przyjedzie się do Norwegii z takim nastawieniem, że nie nauczy się norweskiego, nie będę lubić Norwegów i Norwedy są B, to się nic tutaj nie osiągnie. Tak samo przyjmują Polaków i lubią Polaków. Jeżeli ktoś jest wobec nich szczery, a nie że tutaj mówi, o jaki ty jesteś fajny, a za plecami, Jezu, Norwedzy są beznadziejni. Ja nie rozumiem ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, mieszkają 10 lat i nie umieją powiedzieć nawet dzień dobry w języku norweskim. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Będę rozmawiał z Olimpią, która razem z rodzicami w roku 2013 wyjechała do Bergen. Tam skończyła szkołę, teraz ma roczną przerwę i idzie na studia. Cześć Olimpia. Cześć Bartek. Witam. Czemu wrócili rodzice do Polski? Mama miała depresję przez pogodę, bo w mieście, w którym mieszkam, pada. Bardzo dużo pada. I nie dała rady z tym. Po drugie, robili problemy w urzędach, ponieważ jeżeli przyjedzie się do Norwegii z takim nastawieniem, że nie nauczy się norweskiego, nie będę lubić Norwegów i Norwedy są B, to się nic tutaj nie osiągnie, bo ja myślę, że Norwedzy to wyczuwają i oni po prostu oddają to, co się daje, tak? Aha. I no nie dali rady tutaj. I dane spójrz w plus, to poszli w minus i to... Czyli mamie się po prostu nie podobało, wróciła do Polski. Nie podobało się, to nie był jej kraj i teraz jest w Niemczech, bardziej jej się podoba, to jest jej kraj. Mniej pada też. Mniej pada. A jak twoi znajomi z Polski się na to zapatrywali? Czy utrzymujesz jeszcze z nimi kontakt? Czy przyjeżdżają do ciebie, jeździsz do nich, czy to po prostu skończyło się tam na etapie wyjazdu? Ja jestem w Polsce raz na 2 lata. Ja byłam w Polsce 3 razy od momentu, kiedy wyprowadziłam się do Norwegii, więc ten kontakt urwał się po 3-4 latach. Ja mam kontakt teraz tylko z 3 osobami. Było na początku tam 10 takich naprawdę, że rozmawialiśmy codziennie, teraz już są tylko 3. Więc to nie da rady po prostu, jeżeli oni mają swoje życie tam, oni już studiują, niektórzy już mają dzieci, a ja jestem tutaj kompletnie inny świat, to nie gra po prostu. Jasne, rozumiem. A masz jakichś polskich znajomych w Norwegii, czy jak to wygląda teraz? Aktualnie już nie, bo miałam tutaj bardzo długo polskich znajomych i tak dalej, ale po pierwsze zaczęły się jakieś dramy i w ogóle i zauważyłam, że czym więcej ja rozmawiam po polsku, to tracę ten język norweski. Ja mam problem z akcentem, bo tutaj oni wciąż ci Norwedzy wyczuwają, że jestem Polką, bo ja tak bardzo wyraźnie mówię po norwesku, a Norwedzy mówią tak, jakby nie wiem, może kluchę do buzi. Aha. I teraz głównie rozmawiam w języku norweskim, po polsku rozmawiam tylko z chłopakiem. Mhm. Masz chłopaka Polaka? Tak, ja. Mieszkamy razem od roku i... I on też chce zostać w Norwegii, czy mam... Tak, jak najbardziej, nie chce wracać do kraju. Jasne. A powiedz, a jak twoja mama, twoja rodzina się zapatruje na to, że zostałaś, a oni wrócili? Oni są bardzo szczęśliwi. Mama to w ogóle jest niebozięta, bo wie, jakie ja mam tutaj możliwości i wie, że ja sobie dam radę, bo ja nie jestem taka, że trzeba wszystko za mnie zrobić. Ja sama znalazłam sobie pracę, sama załatwiłam sobie personal numer. No, wszystko zrobiłam sama, nauczyłam się języka też sama, no bo jeżeli rodzice nie umieją, no to jak mają mnie nauczyć, tak? Aha. Więc ja jestem tutaj... No, czuję się super. Jasne. A powiedz, jak spędzasz czas? Pomimo padającego deszczu, co robisz? Co robicie? Gdzieś jeździcie? Ogólnie nie ma tutaj co za bardzo robić, bo albo idzie się i wydaje pieniądze, albo to na kręgle, albo idzie się na basen, albo po prostu siedzi się w domu i ogląda Netflixa, bo jak już się było w tym mieście 1000 razy, obeszło się wszystkie góry 7 razy, To w końcu się nudzi, ale główną taką atrakcją w Norwegii właśnie jest chodzenie po górach i to jakby też pomaga nie wpaść w tą depresję. A co polecasz na Netflixie? Co teraz oglądasz? Czekam ogólnie teraz na serial Orange is the New Black, a tak to oglądałam Sabrinę i takie tam. Aha, aha. Takie klasyki, Netflixowe klasyki. A czy w zachowaniu nas, znaczy osób, w którym w towarzystwie się obracasz, Norwegów, wcześniej Polaków, są jakieś różnice wyczuwalne? Widzisz jakieś inne postrzeganie świata i inne podejście do życia, do innych? Tak, podoba mi się to, że oni są tacy, że nie myślą o problemach. No wiadomo, że czasem trzeba pomyśleć o tych problemach, ale oni robią to tak wszystko z uśmiechem na twarzy. Może nie wszyscy, wiem, że są wyjątki, że idzie zabić Norwegów, ale ogólnie nie mam nic do Norwegów, bo może robią to wszystko wolniej i tak dalej, ale oni żyją tak jakby bez stresu, tak? No to
dlaczego ja mam się stresować na przykład tym, że autobus się spóźnił, tak? A oni się tym nie stresują, a ja u mnie jest od razu takie polskie myślenie, Jezus Maria, narzekanie. Czyli spokojniej żyją i nie przejmują się tymi... nie przejmują się tymi najmniejszymi rzeczami, na które się wpływu nie ma. Tak. A powiedz, po studiach chcesz zostać w Norwegii, czy masz jakieś plany inne, wyjeżdżasz, czy jeszcze nie wiesz? Ja chcę tutaj zostać, ja w ogóle chcę dom kupić za rok, za dwa. Czyli na pewno Norwegia, nie cieplejszy kraj. Nie chcę, bo w Norwegii fakt żyje się drogo i w ogóle, ale jeżeli ja już wyjeżdżam na ferie czy coś, to ja mogę żyć jak Bóg. Tak? Nie muszę myśleć, że Jezus Maria, no nie mogę sobie tego kupić. A jeżeli będę żyć w jakimś innym kraju, no nie oszukujmy się, Norwegia jest jednym z bogatszych krajów, to nigdzie nie będzie mnie stać na to, jak życie w Norwegii. Chociaż tęsknię za KFC. No tak, bo tam z kurczaczkami słabo w Norwegii. Czyli można powiedzieć, że już się zaklimatyzowałaś tam. W Norwegii czujesz się jak u siebie, jak w domu. Tak, oczywiście. Tak samo jest z dziewczynami, z którymi pracuję. Ja tam czuję w ogóle się jak rodzina, bo no, traktujemy się bardziej jak siostry w tej pracy, bo ja teraz pracuję w klinice weterynaryjnej, niż tak jak, nie wiem, że jestem służącą, że muszę zrobić to, tamto. To nie ma czegoś takiego. One są moje przyjaciółki, mogę im wszystko powiedzieć, one mi... I nie ma problemu, żeby nawet mnie zawiozły do domu nawet. Pomagacie sobie. Tak, co myślę, że w Polsce nie ma czegoś takiego. Znaczy, no może nie każdy ma samochód. No może nie, ale chodzi o to, że w Polsce ja wiem od znajomych, że jest coś takiego, że jest szef, jest pracownik. Tyle. A tutaj jest moja szefowa, ja z szefową sobie żartujemy. Jasne, jest bardziej płaska ta struktura. No, tak, ona jest moją szefową. Ona równie dobrze może pracować jako, nie wiem, sprzątaczka i wciąż będzie dobrze traktować ludzi. Z tego, co mówisz, to wynika jasno, że jesteś zachwycona Norwegią, życiem w Norwegii. Tak. To bardzo, bardzo fajnie, no, pewnie, jasne. Tak. A twój chłopak studiuje, pracuje? W Norwegii można zrobić coś takiego jak fagbrev, czyli 2 lata liceum i po tych 2 latach idzie się na praktyki. No i on teraz robi właśnie fagbrev z mechanika samochodowego. O, no to fajnie. Jeszcze pół roku będzie miał egzamin. Nie, nawet nie, 3 miesiące. No to super, to trzymam kciuki też, żeby tam naprawiane samochody były elegancko. A powiedz, co byś poradziła osobom, które zastanawiają się, czy wyjechać do Norwegii? Czy tam do szkoły, czy do pracy, czy jak, na co powinny zwrócić uwagę i kto tam według ciebie powinien pojechać i na co właśnie w szczególności zwrócić uwagę? Nie powinny jechać tutaj osoby, które mają tendencję do narzekania, bo nie dadzą sobie rady. Po prostu, jeżeli są tacy, że zobaczą Norweg robi wolniej, to nie dadzą sobie rady z tym, żeby nie klnąć na tych Norwegów, bo ja wiem po moich rodzicach, Norwegowie robią niektóre rzeczy bardzo wolno i moja mama po prostu przez telefon blablabla. Nie wolno bać się uczyć języka, bo język jest tutaj bardzo ważny. Można przyjechać tutaj z angielskim, ale co z tego? Jeżeli chce się naprawdę być tą cząstką ich w Norwegii, to ten język norweski otwiera drzwi wszędzie po prostu. W pracy inaczej patrzą, szefostwo inaczej patrzy. No, ja nie rozumiem ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Mieszkają 10 lat i nie umieją powiedzieć nawet dzień dobry w języku norweskim. No dla mnie to jest... Nie rozumiem tego po prostu. Czyli trzeba być otwartym po prostu, wyjeżdżając tam. Otwartym. Nie bać się tych Norwegów. Oni, może ciężko z tymi Norwegami, bo oni się boją ludzi. Ja nie wiem, mam takie wrażenie, że oni się boją ludzi. Ale kiedy oni już zobaczą, że ktoś jest naprawdę dobry, że chce im się pomóc i w ogóle, to oni tak samo przyjmują Polaków i lubią Polaków. Jeżeli ktoś jest wobec nich szczery, a nie, że tutaj mówi, o jaki ty jesteś fajny, a za plecami, Jezu, Norwedzy są beznadziejni. A powiedz, jak już masz jakichś znajomych, to wspominasz, że jest, znaczy jeżeli oni nie wiedzą, bo mówisz, że ten po akcencie cię poznają, ale jeżeli cię nie poznają, to opowiadasz, mówisz, skąd przyjechałaś? Znaczy, ja nie muszę nawet opowiadać, bo oni tak patrzą na mnie. Ostatnio miałam sytuację, że na stopa się załapałam i wsiadłam do samochodu do pani i zaczęłam coś tam rozmawiać, a ona mówi, z Polski czy z Litwy? Ja mówię, Boże, z Polski, a skąd pani pozna? No po akcencie. Ale po norwesku mówiłaś. Tak. Więc może ten akcent być barierą, ale dopóki rozmawia się z nimi w języku norweskim, to nie ma żadnego problemu.
I bardzo dziękuję za... Podoba mi się twoje nastawienie, że jesteś taka otwarta, pozytywna i zadowolona z tego, jak teraz żyjesz. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żeby ta przerwa była bardzo taka dobrą przerwą, żebyś potem jeszcze lepiej się czuła, żeby twój chłopak też ten egzamin wszystkie pozdawał. I dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wzajemnie, dzięki. Seria filmów o Polakach mieszkających w Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.